Jak wiecie, Speeder Round zrobił fanmade'a i wychodzi na to, że czasami on ma pewne przecieki od Booma. Boom mu mówi, co będzie się działo w kolejnych odcinkach Skibidi Toilet, więc wzorując się na jego przeciekach, można wywnioskować pewne szczegóły. Zapraszam serdecznie do lajkowania, do subskrypcji, lecimy z tym, słuchajcie. Będziemy komentować sobie te filmy i co ciekawe, Boom też dał ogień, nie? On bardzo lubi Spider-Rounda i myślę, że oni razem współpracują też przy tworzeniu filmów, znając życie. Either the events of this fanmade are very similar to what is waiting for us in the episode, or he just liked the animation. Może tam być tak, że widziałem w ogóle komentarze jednego z was, że Speeder Round rzeczywiście czasem to, co on zrobi Speeder Round, to potem się pojawia, przynajmniej parę rzeczy pojawiło się w oryginale, więc być może jest coś na rzeczy, nie? No tak, ja też się zgadzam z tym, że fanowski odcinek Speeder Rounda był kozacki. Shortcik też jest fajny, Speeder Rounda, ale no powiem wam, te shorty, bloopersy, co on robi, to są masakry. So in this video we will analyze the fan made by Spitterand and try to figure out which events from it might be in the new episode. No właśnie, tutaj zobaczymy, może on coś nam tutaj podpowie. Subscribe to the channel and press the like button under the video to speed troszkę up the release of the next video. Troszkę za cicho, dobra. Let's go. At the beginning of the episode, we hear the sound of helicopters, like in some real action movie. And we again see another battle where the toilets have successfully shot down one of the helicopters. But as we are shown that the helicopter was not shot down by an astro toilet, but a regular toilet, I take it... No to raczej, jak widzicie, raczej nie będzie miało miejsca, bo tutaj doszło do pojednania kamer z Skibidi Toilet normalnymi, tymi ziemskimi, więc raczej to odpada, nie? Chyba, że będzie jakiś friendly fire, bo jeszcze nie wiedzieli o tym, nie? Że jest sojusz. Ale wątpię, żeby tak było. And we are shown another location where the Titan cameraman is trying to escape from Astros, and the toilets didn't seem to be in alliance with that cameraman here. We also see the container containing the upgrades for G-Man's Titan form, and while the agents are trying to figure out what they need to do next, we hear an explosion and one of the toilets fires missiles at someone, and literally out of nowhere, a Titan cameraman appears holding one of the Astro interceptors and smashes it to the ground, thus stunning the little cameraman with the force of that explosion. And honestly, it's likely that's what we'll see in the new episode, since Boom needs to show the Titans, and starting with... No mam nadzieję, no wiecie, wydaje się, że ten odcinek z części trzeciej to będą retrospekcje tego, co się wydarzy. Było wcześniej, tak? No bo musimy zobaczyć, co się z Tytanem stało tak naprawdę, kamerą, nie? I Tytanem... No Tytan, TV Man i Głośnik to najprawdopodobniej oni teleportowali się do bazy, nie? No bo... tak, a nie inaczej, nie? Ale wydaje mi się, że nie bez powodu zobaczyliśmy też, jak TV Daddy się przemieszcza tym podczas teleportacji, że to nie jest do końca teleportacja, więc możliwe, że Astro potrafią jakby widzieć ten taki wymiar, który mają TV Meni. Nie? Może tak być, coś na rzeczy. Since UFO Toilet dodged enemy attacks pretty easily. Because Astros move too fast and seem to have a good reaction time. No, tu jedynie ten fala dźwiękowa mogłaby pomóc przeciwko Astro Toaletom. And blasting lasers and projectiles at the cameraman. But at just the right moment, G-Man appeared and with his shield up, literally ran the Astro and fried. No możliwe będzie, że G-Man po prostu uratuje Tytana kamerę. To jest najbardziej prawdopodobne z tego wszystkiego, nie? Z tych wszystkich jakby rzeczy. New laser eye and told to the cameraman that he found him. A, on jest trochę ulepszony, znaczy nie wiem, to jest jakieś takie, no aha, wiecie czemu tak jest? Bo to oko miał zniszczone przez Tytana Głośnika i dlatego mu tu dali takie coś, taki laser. No może, może to być coś na rzeczy, nie? No to nie będzie takie coś, nie będzie na pewno takiej sceny, że G-Man będzie chciał walczyć z Tytanem kamerą. Bez sensu. To by było trochę bez sensu.
Although Jimmy should be wounded too, but the plot is on his side. They were ready to tear each other apart. But suddenly we heard a strange sound, and G-Man said to the cameraman to hold on him. And honestly, this moment could have been thought out better. Like a second ago, they were trying to kill each other. And now, having heard the sound... No właśnie, to jest takie... No, chociaż może G-Man wie, co to znaczy ten dźwięk, nie? I dlatego nie atakował Tytana kamery, no. I would have added some Astro that they will attack them, and that they will repel this attack together, and then under this sound together run away. But in any case, all the events turned out very interesting. So W Spitterund, as soon as the cameraman grabbed his new friend... Tak, i uciekli, sobie pojechali w siną dal. Immediately went somewhere. Parostatkiem w siną dal, nie? There were other Astros that were supposed to be chasing the Titan cameraman, and the cameraman. No, tutaj ta scena też może taka być. Nie? Trying to hide and figure out how many enemies there were, and there was even an UFO. No, UFO. Duchess, which by... Ale wiecie co? UFO toaleta i król. Mi się wydaje, że baza albo głośników, albo TV-menów zostanie zaatakowana. No bo to by było najlepsza karma dla TV-menów, nie? I tak naprawdę dzięki temu mogliby przekonać się do sojuszu z Skibidi Toilet. Tak mi się przynajmniej wydaje. Because when Boom was answering questions on Discord, he said that we're going to see the Duchess soon, as well as Astro Mothership and Juggernaut. And there was a dialogue between them because UFO started asking, where are they? And the... Aha, i ta scena też mi się średnio podoba, no bo tak naprawdę, słuchajcie. The other dude said they got away. And UFO... Oni by po prostu Astro raczej boją się o swoich towarzyszy, raczej by go nie zaatakował UFO, nie? Nie, no to raczej wątpię, żeby tak było, nie? Bo to jest strata wojownika. Co tu się dzieje? Told her to deploy the scouts and stick to the plan, but she made a weird face and just flew after him. And Astro started destroying the location by dropping bombs, and most of them went in pursuit. The rest of the ground Astros stayed behind to wipe out everyone who somehow survived that hell. No to nie były bomby, tylko on po prostu zrzucił tych słabych Astro, nie? The poor cameraman started a losing and unequal battle until some other guys came to their rescue. And these are the same reinforcement squad we saw in episode 77 part 2. No, Fred tu jest. And these guys definitely going to kick some Astro asses. And they act pretty calm even in this situation. And this is the real Giga Chad squad that the cameraman needed all along. They knocked out one of the Astros in a few seconds and surprised the rest of the Astros with it. And then camerawoman, who was leading the squad, landed, and she pulled. Fajnie to wygląda. Ja nie wiem, może od Booma on bierze te tekstury, nie? Bo całkiem podobnie wyglądają do tego, co Boom używa. Ciekawe, skąd on to bierze, nie? Postacie i to wszystko. We heard a strange sound and saw a transmission error, and literally out of nowhere, a plungerman appeared, holding his girlfriend. No, to ten duch plungera, to całkiem fajnie to wygląda, naprawdę. Fajne to jest, mega. And leading her. And for a second she was taki sad, motyw zrobili. But Bro didn't want her to be sad. So he lifted her hand again and they looked at each other and pressed against each other, which was really awesome. And then Plungerman disappeared and the camerawoman grabbed her head, but realized she had to fight. So she pulled out a second plunger and went into battle. And then the episode ended. And in general this fanmade was really great. No, mi też się ten fanmade bardzo podobał, słuchajcie. Especially I like the part how Plungerman appeared. Spider-Round robi naprawdę niesamowite te rzeczy. And this event is damn realistic. I think something like this is waiting for us in the series. No, mam nadzieję, że w ogóle Plunger powróci, no bo szkoda tej postaci, the nie? Definitely has something to fight for, and that's why she will go to the very end. Najlepszy jest ten bloopers, nie wiem czy widzieliście. Also, the meeting of G-Man and Titan Cameraman is very believable. I also think something like this is waiting for us. But my thoughts are a bit different from what was shown in the fan-made. And now I will tell you what I think. I think that we can see another location and Titan cameraman who fights with Astros, but most likely he will be helped by Titan TV man, who teleports there when he finds out the cameraman's alive. They will fight together against Duchess and Mothership, but since they're... Raczej wątpię, że to będzie walka Tytanów. Myślicie, że tak, z Mothershipem? There will be too many Astros. Astros will win until the Titan G-Man shows up at the end of the episode. Mi się wydaje, że raczej nie. And then TV-Man will agree to ally with him. And then in part 4 there will be a really crazy battle. I think that the appearance of G-Man should be special, and not just that he will appear out of nowhere and start a dialogue. It will be some kind of powerful appearance like in movies. No. Like when Astro Toilets. Nie wiem, czy rzeczywiście Titan, tak może być, will nie. Repel this attack, and then Astro will try to see who it was. And out of the smoke will come out Titan G-Man accompanied by epic music, who will say some cool words like,
Now we will end it. That's the end of the episode. No może tak być, no, no całkiem ciekawe pomysły, nie? But the coolest appearances in a movie or anime are always done in this style. But like I always say, these are just theories. Maybe things will even be similar to how they were in the fan-made. But Boom clearly commented on the video for a reason. So I think some of the events could definitely be in the original episode. Or he just liked the animation and I made a circus out of it, bruh. Anyway, I hope that Boom will leave a comment under my video one day. I hope that Boom will also leave... No to jest fajne, tak? No u mnie raczej komentarza Boom nie zostawi, no bo po polsku to raczej nie mówi, nie? Another analyzer's video. It'll definitely be a peek for that channel. Okay, we're done with the plot. But for a video to last 8 minutes, I'm gonna have to yap about something. So we need to figure out a detail that's been thrown at me a lot of times. But I haven't paid attention to it. W sensie? And under each video, I see a lot of comments where you say that in episode 33, we heard the sound of Astro Mother. Aha, to też, no to też so nagrywałem o tym, nie? And at the beginning of the episode, we do hear the sound of the mothership. But does that mean it's exactly the sound of the mothership? Personally, I think Boom just uses that sound all the time. No, I mean, raczej to jest też jakieś niezamierzone, też mi się tak... Tu też jest dźwięk, jakby nadlatywało Astro. No, no ciekawe to jest, no. Być może rzeczywiście tam też gdzieś Astro były, nie?